Witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych na konferencji prasowej, ale także pewnego rodzaju seminarium roboczym pod tytułem Aksjologiczne uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce. Bardzo się cieszę, że zaproszenie przyjęli nasi przygodni prelegenci, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, pani profesor Józefina Rynkiewicz, profesor Józef Oleński. To zaproszenie przyjął także pan profesor Andrzej Ochocki, ale niestety z przyczyn zdrowotnych nie mógł się do nas przybyć. Przysłał krótki tekst swojego wystąpienia, które później ksiądz Wojciech Sadoń odczyta. Konferencję tę organizujemy we współpracy pomiędzy Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin. Świadomi jesteśmy, że problem demografii dotyczy nie tylko Polski, ale wielu krajów Europy, także świata. Chcieliśmy spojrzeć na podstawie pewnych badań, ankiet, także pewnych intuicji, w jaki sposób wartości wpływają na chęć posiadania potomstwa, jak przekładają się później na to, co dzieje się w konkretnej rodzinie i małżeństwie. Od wielu lat mamy tę świadomość, to wychodzi we wszystkich ankietach prowadzonych w Polsce, że statystycznie Polacy deklarują, że rodzina jest dla nich ideałem spełnienia i pewnego szczęścia. Jak to się więc dzieje, że później rodzinie posiadają mało potomstwa, a w niektórych przypadkach wręcz na niego się zamykają? Jak to się dzieje też, jaka jest relacja do tego, co dzisiaj zaczyna stanowić poważny problem tak zwanego zdrowia prokreacyjnego? Postaramy się na niektóre z tych pytań odpowiedzieć. Jesteśmy także otwarci na dyskusję, która później na pewno będzie bardzo, bardzo owocna. Na tym spotkaniu witam bardzo serdecznie przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witam przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego na czele z profesorem Koseą. Witam gości z Głównego Urzędu Statystycznego na czele z panią Górą Radziszewską oraz dyrektora i współpracowników Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj wspólnie ten temat podjąć, to seminarium badawcze poprowadzić. Bardzo teraz proszę o wprowadzenie już w meritum naszych zagadnień księdza doktora Wojciecha Sadłonia, współorganizatora tej konferencji, a także dyrektora Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo też za przybycie naszym prelegentom. Nie będę się tutaj silił na jakiekolwiek poszerzone analizy. Może tylko się podzielę, skąd taki motyw tego seminarium, skąd pomysł, żeby tutaj się spotkać i rozpocząć taki namysł nad demografią, ale właśnie od strony takiej bardziej socjologicznej, gdzieś tam właśnie ze stykach religijnością, z tym, czym nasz Instytut realnie się zajmuje. Otóż widać, że w przestrzeni publicznej temat demografii staje się ważny, czyli wraca na kanwę. I mamy wrażenie, czy mam wrażenie, że często ten temat jest podejmowany od strony albo właśnie takiej wyłącznie politycznej, albo od strony takiej czysto ekonomicznej. Zapomina się o tym, że kwestie demograficzne, szeroko rozumiane wzory demograficzne, nie są właśnie wypadkową tylko takich prostych strategii, ale mają gdzieś zakorzenienie w głębszych właśnie warstwach, gdzieś postaw człowieka, które gdzieś tam można skojarzyć właśnie z aksjologią. Przeglądając literaturę w takim zakresie już istniała samej socjologii, jest niesamowicie dużo różnych analiz, które badają zależność religijności z jednej strony, z drugiej strony różnego rodzaju aspektów demograficznych, począwszy od samej po prostu dzietności, a kończąc na różnych innych czynnikach demograficznych. I oczywiście tutaj nie rysuje się jakiś jeden jasna, prosta zależność, ale z drugiej strony nawet krótka, pobieżna taka analiza tych tekstów wskazuje, że jest jakaś zależność, że to są powiązane ze sobą rzeczywistości. Religijność, wartości, a posiadanie dzieci i generalnie szeroko rozumiana kwestia rodziny. Zatem
Jesteśmy tutaj, aby się nad tym pochylić, aby rozpocząć, myślę, też taki bardziej pogłębiony namysł, już tak konkretnie nad naszym polskim społeczeństwem, bo też warto dodać, że tych tekstów jest też wiele, ale często dotyczą zagranicznych społeczeństw, czy innych społeczeństw, gdzie wiadomo, ta rzeczywistość kulturowa jest inna. Zatem z mojej perspektywy chciałbym patrzeć na dzietność jako na jeden z aspektów demografii związanych też z małżeństwem, z rodziną, ale też z pracą zawodową. Patrzeć na dzietność jako na coś, co jest biologicznie warunkowane, ale też jest kulturowo kształtowane. Czyli z jednej strony mamy do czynienia z tym aspektem takim biologicznym, a z drugiej strony pewna kultura kształtuje dzietność. Myślę, że warto na samym początku też odróżnić to, co po polsku ciężko oddać słowami, ale co w języku angielskim jest wyraźniejsze, czyli oddzielić fertility od fecundity, czyli taka płodność biologiczna od takiej właśnie płodności bardziej w aspekcie takim nastawienia do życia, do generalnie do dzielenia się, czyli takiej płodności, w takim aspekcie bym powiedział bardziej duchowym. I patrząc też na różne opracowania, to warto może na samym początku wskazać, że procesy dzietności, tak zwana dzietność, wiąże się, jeśli szukamy powiązań między religijnością a dzietnością, na pewno można by wskazać ten aspekt takiego nauczania, można powiedzieć. Nauczania religijnego, czyli to, co często tak w sposób taki animal czasem subiektywny. Jeżeli mogą to odbierać jako negatywne, ale tą ideologią religijną, że tutaj już na tym poziomie religia oddziałuje na dzietność. Badania pokazują, że religia oddziałuje na dzietność poprzez tworzenie więzi i kształtowanie też więzi, interakcji między ludźmi. Że ludzie religijni trochę inaczej wchodzą w relacje z innymi, tworzą inne wspólnoty niż ludzie niewierzący, czy o innych cechach religijnych. No i wreszcie, co też nasze badania wskazują, że dzietność bardzo mocno wynika z tej edukacji, z wychowania. Tutaj też religia, religijność ma duże do powiedzenia w tym, jak młodsze pokolenie jest kształtowane, jak jest wychowane. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Po zajęciu swojego stanowiska, o podjęciu tematu, bardzo proszę księdza arcybiskupa Henryka Mozera.